Mało kto wie, że mieliśmy zamiar jechać najpierw do Azji, a dopiero potem do Ameryki Południowej. Zmieniliśmy jednak plany. Dlaczego? Nasi znajomi, którzy byli tutaj 6 lat wcześniej, naopowiadali nam o tym, że można zobaczyć wieloryby. Oni nie odnieśli sukcesu, ale to wystarczyło, żeby nas przekonać do wyjazdu. Do powrotu do domu został nam mniej niż tydzień. Czy to znaczy, że nasza historia także zakończy się bez zobaczenia wielorybów? Natalia uwielbia żeglować, więc musi oczywiście zająć miejsce jak najbliżej przodu. Już bardziej się nie da. Bardzo się cieszę, że jest szczęśliwa, bo naprawdę jest to jedna z rzeczy, których kocha, a dawno, dawno nie żeglowała. Czujne oko Natalki wypatruje wielorybów. Mamy tutaj naszego Leonardo DiCaprio na przodzie. Niebo numer. Okej, to ty będziesz tą laseczką, co miała fajny diament. W końcu ktoś musi zapłacić za resztę tej podróży. Kolejna z tych niesamowitych chwil. Po prostu mnie to mega rajcuje. Właśnie obserwujemy wieloryby, które tutaj sobie pływają. W ogóle obserwowaliśmy całą wodę. Podnieta. Ja nagram tutaj. Piękny ogon. Mieliśmy obserwować na początku horyzont, żeby wypatrywać fontan. No i nie było nic widać, już traciliśmy nadzieję. Dwie fontanny, piękne. Ale powoli. To może my im to pokażemy, bo się zacinamy, co? Skupmy się na wielorybach, potem wam opowiem. I to... No, ogon, pokaż ogon. Yeah. Ale to już tak. Tak wygląda szczęśliwa Natalia. Kurczę, niesamowite wrażenia. Zastanawialiśmy się, czy wybrać się na tą wyprawę tutaj, bo no, szczerze wam powiemy, Patagonia ciągnie po kieszeni i to bardzo. Ale Dominik podjął za nas decyzję i przyjechaliśmy i oboje jesteśmy mega szczęśliwi, a ja to już w ogóle jestem w siódmym niebie. Także dziękuję, Dominik. Proszę, Natalio. Niesamowite, ile znowu udało nam się zobaczyć. Pomimo tego, że niebo jest zachmurzone, nie ma pięknego słońca, to nie wiem, widok właśnie waleni, widok pingwinów takich skaczących, no coś niesamowitego, także wow, po prostu gońcie za marzeniami, będziemy to powtarzać do bólu, ale proszę was, gońcie za własnymi marzeniami, bo naprawdę warto. Naprawdę warto. I choć to, co nagraliśmy, nie oddaje, co czuliśmy, nie jest na pewno blisko profesjonalizmu filmu przyrodniczego i nawet brakuje czasem prawidłowej składni zdania. Tak właśnie wyglądało jedno z najważniejszych wydarzeń w naszych życiach. To był ten moment, to uczucie, gdy marzenie stało się celem, a cel został osiągnięty. Te wieloryby, pingwiny i inne zwierzęta, jakie widzieliśmy podczas tej wycieczki, już na zawsze staną się symbolem naszego sukcesu w tej podróży. Zawsze trzeba dążyć do swoich marzeń, które nie powinny być realizowane budżetowo.
teraz zobaczcie, na tej łódce jest nas 8 pasażerów plus dwójka z obsługi, kapitan oczywiście i nasz przewodnik, a na tamtej łódce jest pewnie, nie wiem, 100 osób, gdzie gnieżdżą i nie ma tej frajdy płynięcia z żaglami otwartymi. Dla mnie to jest coś niesamowitego, jak ta łódka się trochę kołysze, jak zwrot w ogóle. Różnica finansowa wcale nie jest taka ogromna. Ta wyprawa kosztowała nas 280 zł za osobę, natomiast tamta kosztuje około 220 zł, więc naprawdę za te 60 zł to no-brainer, jak to mówią. W ogóle oczywiście, że wybraliśmy to. Już jakby takie ostrzeżenie, że to już nie będzie jakoś. Kurczę, jestem taki szczęśliwy. Wszystkie te rzeczy, które się oglądało na Animal Planet, Discovery Channel, Planet Plus, whatever, ale mamy to tu. Możemy to wreszcie zobaczyć na własne oczy, będąc no, kilkanaście, kilkadziesiąt metrów, ale na żywo. Czyli tam ta ściana jest pokryta kormoranami, te czarne kropki są kormorany. Płynęliśmy w poszukiwaniu pingwinów i wielorybów. I udało nam się zobaczyć skaczące pingwiny i udało nam się zobaczyć wieloryby. Coś niesamowitego. Także nasza podróż 15 tysięcy kilometrów od Ekwadoru aż po sam koniec świata miała dobry cel. Następne wspaniałe zwierzątko na naszej liście. Zostały nam jeszcze pancerniki. Ja muszę zmienić buty. Ale właśnie teraz czuję, że żyję. Po prostu musimy... Brawa dla kapitana za to, że cierpliwie z nami szukał wielorybów. A ja właśnie czuję, że żyję. Po prostu uwielbiam żagle, uwielbiam wodę, uwielbiam zwierzęta, uwielbiam naturę. Dominik, ty chyba też się przekonujesz do żaglowania, czy nie? Na razie nie żygam, także jest okej. Będziemy mieli dużo umieć, ok? Ostatnie piwo, gdy znów mieliśmy okazję spotkać Anitę i Saszę. Cały czas nie mogę po prostu w to uwierzyć, że udało nam się, że dotarliśmy tyle miast, taka masa kilometrów, tyle dni poza domem, w podróży. Coś niesamowitego. I ile wrażeń, ile przeżyć. Kurczę. Naprawdę, bo chcieć to móc. Proste. Wcale nie takie proste, bo tak naprawdę zanim się wybraliśmy w tą podróż, musieliśmy podjąć decyzję o tym, żeby zostawić naszą karierę, zostawić nasze domy, zostawić nasze koty. Na szczęście oczywiście w dobrych rękach, ale mimo wszystko, no zostawić to wszystko gdzieś tam, tą strefę komfortu opuścić, co no
nie było łatwe. Wiadomo, przygoda z jednej strony nas tak ciągnęła za sobą, tak? Bo kurczę, jak się patrzyliśmy na tych ludzi, którzy zwykli, zwyczajni, jak my to się śmiejemy, przeciętni ludzie, pojechali w świat, to też chcieliśmy spróbować czegoś podobnego. No i w końcu, po dobrych kilku miesiącach zaczęliśmy tak poważnie o tym myśleć, a ponad rok zajęło nam podjęcie decyzji, że faktycznie zrobimy to na taką skalę. Bo na początku myśleliśmy, że może poprosimy o jakiś urlop w pracy na 3 miesiące, żeby pojechać w jedno miejsce i je wyeksplorować porządnie. Ale potem stwierdziliśmy, że to jest ostatnia okazja. No, może trochę dramatyzujemy. Jak nie teraz, to kiedy? No i wybraliśmy się. Same przygotowania też trwały dość długo, bo to załatwiania, ubezpieczenia, szczepionki, poczytać o wszystkich krajach, trochę języka się pouczyć. No, masa wszystkiego, tak? Ale zdecydowanie było warto. Także życzę Wam tego, żebyście też odważnie sięgali po swoje marzenia, bo kurczę, no nikt was za Was tego nie zrobi, a marzenia też same się nie spełniają. Marzenia trzeba spełnić. Więc jeżeli wahacie się, a marzycie o czymś tak bardzo konkretnie, to po prostu zacznijcie tworzyć małe kroczki, jakiś plan, dajcie sobie deadline, jakąś datę, do której musicie jakiś tam pierwszy krok wykonać, albo w ogóle zacząć realizować dane marzenie. Bo w tym momencie jakby te koła maszyny całej zaczynają się obracać i wszystko zaczyna się składać po waszej myśli. Przynajmniej tak było w naszym przypadku i z tego, co rozmawiamy z innymi podróżnikami albo czytam w różnych książkach autobiograficznych, które uwielbiam, to właśnie tak to się zaczyna, że nie ma tak, że o, już, wymyślę sobie, że coś zrobię i zrobię. Że trzeba jakby dać sobie szansę i jakieś małe kroki ku temu czynić. My na przykład zaczęliśmy głośno o tym mówić dla naszych znajomych, do naszej rodziny i wtedy jakby oni też zaczęli oswajać z tą myślą, my zaczęliśmy się oswajać z tą myślą i to przestało być takie straszne, takie w sensie tego jest taki wielki krok. No i w końcu z czasem oni zaczęli nas dopingować, my sami zaczęliśmy się jeszcze bardziej nakręcać, no i przez to, że już powiedzieliśmy, że no wiecie, wyjeżdżamy w podróż na cały rok, to jakby nie było już odwrotu, tak? Bo już powiedzieliśmy, że to robimy. Więc proponuję Wam również od tego zacząć. A tymczasem my mamy ostatnie godziny tutaj na końcu świata. Jest przepięknie. Pogoda, podobno taka pogoda zdarza się tylko raz w roku, więc wow, mieliśmy również szczęście w tym temacie. No i dzisiaj już lecimy do Buenos Aires. Uwielbiam właśnie takie pamiątki z akcentem jakimś, także w tym momencie właśnie będziemy mieli swój własny rysunek z dedykacją. No, coś niesamowitego.